Cześć! Dzięki, że kliknęliście w ten odcinek. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam, jak skutecznie zwalczać chwasty w rzepaku ozimym. Dysponujecie trzema metodami stosowania herbicydów w rzepaku. Metoda doglebowa, sekwencja zabiegów doglebowych nalistnych oraz typowa metoda nalistna. Zastanawiacie się pewnie, czy w takich warunkach warto stosować zabiegi doglebowe do ochrony rzepaku. Warto. Stosujcie zabiegi herbicydowe doglebowe, ponieważ jest to najskuteczniejszy sposób zwalczania chwastów rzepaku. Pamiętajcie tylko, żeby zabiegi te wykonywać w konkretnych, specyficznych warunkach pogodowych. Zabieg wykonujcie najlepiej późnym wieczorem, w nocy lub też nad ranem, wtedy kiedy wzrasta wilgotność powietrza, a zatem również wilgotność gleby. Widzimy to po rosie, którą chociażby można zauważyć rano w przydomowych ogródkach. Nie zapominajcie także o stosowaniu adiwantów doglebowych, które tworzą warstwę filtru na poziomie 5 cm gleby, dzięki czemu pomagają lepiej wiązać się substancji aktywnej herbicydu z warstwą gleby. A co najważniejsze, stosujcie substancje aktywne herbicydów, które mają mniejsze wymagania co do wilgotności gleby. Nie zapomnijcie oczywiście również o prawidłowej uprawie, bez grud, ponieważ chwasty na nierówno uprawionej glebie mogą kiełkować później właśnie z tych grud w późniejszym okresie wegetacji. Są produkty, które w warunkach suszy spiszą się lepiej. Jakie? Powiem Wam o substancjach aktywnych. Napropamid jest pierwszą z nich. Należy do grupy herbicydów, które bardzo dobrze zwalczają chwasty w tej najbardziej płytkiej warstwie pierwszych 2-3 cm w glebie. Jest to substancja aktywna, która ma wskaźnik sorpcji w glebie, czyli siłę wiązania, 10-krotnie większą niż najpopularniejsza w Polsce substancja czynna, jaką jest metazachlor. Oczywiście przy ochronie herbicydowej nie można zapomnieć o chyba najważniejszej substancji aktywnej stosowanej doglebowo, czyli o chlomazonie. Pewnie część z Was zastanawia się, jak to chlomazonie, który powoduje białe przebarwienia liści rzepaku. Otóż tak, tylko wystarczy zastosować ten produkt w bezpieczniejszej formulacji mikrokapsuł, formulacji CS, która nie przenika tak szybko w głąb profilu glebowego i nie powoduje właśnie tych białawych przebarwień na liściach rzepaku. Najbardziej popularnym chwastem, który zwalcza chlomazon, jest przytulia czepna, dlatego na glebach cięższych zazwyczaj stosujecie wyższe dawki tego preparatu, tak aby bardzo dobrze zwalczyć ten uciążliwy chwast. Chwilę wcześniej wspomniałem o metazachlorze, najpopularniejszej substancji aktywnej, która jest stosowana na rynku polskim. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że właśnie metazachlor zwalcza chwasty głęboko kiełkujące z gleby, nawet z warstwy od 5 do 8 cm. Wspomniałem także, że jest to substancja, która troszeczkę ma niższy wskaźnik sorpcji w glebie niż na przykład napropamid, ale jeżeli warunki wilgotnościowe są odpowiednie albo możemy wspomóc, żeby były lepsze, wtedy substancja ta jest bardzo ważnym komponentem w całej technologii zwalczania chwastów. Najlepiej jednak stosujcie te wszystkie substancje aktywne razem, ponieważ wtedy otrzymamy zjawisko synergizmu, czyli lepszego działania na chwasty każdej z poszczególnych tych substancji i efekt chwastobójczy będzie po prostu najlepszy. Rekomendacje skutecznych rozwiązań herbicydowych znajdziecie w materiale poniżej, umieszczonym w linku. Będą tam zarówno opcje typowo doglebowe, sekwencje zabiegów doglebowych i nalistnych, jak również zabiegi typowo powschodowe. Jeżeli podoba Wam się nasz kanał, subskrybujcie go. Komentujcie, lajkujcie i mam nadzieję, do zobaczenia w następnym odcinku.